Miała być jedność, a znów ludzie o zbliżonych do siebie poglądach rozmienili się na drobne. Bo wszyscy wiedzą najlepiej, jaka ma być Polska i albo będzie tak, jak oni ją sobie wyobrażają, albo nie będzie jej wcale. Po nas choćby potop. Nie tyle sprzeciwiam się takiemu pojmowaniu spraw, lecz jestem takiego podejścia zagorzałym przeciwnikiem. No i zobaczycie, że przyjdzie teraz potop, o czym za chwilę się przekonamy. Grunt, że nasze jest na wierzchu, prawda? Myślę, że będzie to najmocniejszy środowiskowy komentarz powyborczy. Zapraszam was serdecznie. Uzbrojcie się w cierpliwość. Marek Miśko, czuwaj. Pchamy ten wózek i dopchać do 30 tysięcy nie możemy, ale myślę, że już po tym programie uda się osiągnąć tę magiczną barierę, a potem 40, 80 i 100. Bardzo wam dziękuję za wpłaty, których dokonujecie, aby projekt mógł powstawać i abyśmy mogli po prostu te materiały produkować. To wszystko wymaga czasu, poświęcenia, zapłaceniu ekipie i realizacji. Dlatego to wy i wasze wpłaty są tutaj najcenniejsze, a nie moja paplanina. Dziękuję też za przychylne komentarze, bo bardzo wspierają mnie one na duchu. Jak pomóc, możecie zobaczyć w pierwszym podpiętym linku pod tym filmem oraz w opisie tego filmu. Marek Miśko, czuwaj! Pycha w polityce zabija. Szczególnie tych, którzy sądzą, że skoro mają dobre intencje, to zyskają posłuch i aprobatę oraz osiągną w niej sukces. Polityka to sztuka kompromisów. Ale nie zrozumcie mnie źle. Przy jej prowadzeniu nie chodzi jednak o rezygnację ze swoich poglądów, zasad czy wyznawanych idei, a już broń Boże sprzedawanie się za stanowiska, lecz o prowadzenie działań w sposób skuteczny i to tak, aby koniec końców udało się zrealizować jak najwięcej ze swojego planu. Ktoś, kto się temu sprzeciwia, nie do końca chyba rozumie istotę spraw. Uczył nas już przecież tego sam Roman Dmowski. Wybitny mąż stanu i jeden z najwspanialszych polityków i dyplomatów ostatnich 200, a być może 300 lat. Oczywiście, gdy zostawał posłem w Dumie Rosyjskiej, przeciwnicy polityczni czynili mu z tego powodu wyrzuty. Nawet w środowisku ludzie się sprzeciwiali, ale on dokładnie wiedział, o co idzie gra. I gdy tamci zajmowali się narzekaniem, nie robiąc de facto dla Polski nic, on skutecznie, kawałek po kawałku, przepychał sprawy narodowe, chociażby takie jak wprowadzenie języka polskiego do szkół i urzędów. Powoli, krok po kroku, aż dotarł gdzie? Do Wersalu, gdzie udowodnił potrzebę powrotu Polski na mapy świata. A gdy zapytano go, czy dać mu tłumacza, odpowiedział: nie, dziękuję. Będę tłumaczył siebie sam. I rozpoczął przemowę w kilku językach. Kompromis nie oznacza zdrady ideałów. To jest kwestia politycznej dojrzałości. Dmowski udowadniał to na każdym kroku. Gdy trzeba, po prostu rezygnujesz z własnych ambicji. Nie naciskasz na sprawy mniej istotne, ale sukcesywnie popychasz wózek do przodu. W narodzie jest tak jak w małżeństwie. Czasami zastanawiasz się, chociaż masz rację, żeby wybuchnąć, żeby zwrócić uwagę żonie. Być może w sposób zbyt bardzo impulsywny albo żona mężowi. Ale czasem, aby popchnąć ten wózek dalej, a nie zatrzymać go w miejscu, trzeba dać sobie na luz i powiedzieć: odpuszczam. Odpuszczam dla wyższego dobra, którym jest rodzina, a w tym dużym przypadku naród. Należy szukać tego, co łączy i pozwoli zachować jak najwięcej z tego, co chce się osiągnąć. Świat pędzi do przodu. To nie jest tak, że ze względu na wybory w Polsce cały świat wstrzymał oddech. Nie jesteśmy pępkiem świata. Świat nie zatrzymał się w oczekiwaniu na to, co się u nas wydarzy. Banki jak naliczały, tak nadal naliczają nam odsetki od zaciągniętego długu publicznego. Wojna na Ukrainie, chociaż w mediach o niej się już mniej mówi, nie ustała. Kryzys się pogłębia. Kolorowa rewolucja zatacza coraz większe kręgi. W Unii procedują pakiety imigracyjne, a Izrael ostrzeliwuje rakietami kolejne osiedla pełne cywilów. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ uważam, że będąc na zakręcie historii, a na nim jesteśmy, nie mamy czasu na snucie kolejnych wizji o wielkości, bo trzeba nam bronić całą mocą tego, co da się jeszcze obronić. Ludzie o podobnych poglądach, w moim przekonaniu, muszą się jednoczyć i działać wspólnie poprzez osiąganie kompromisów, zasiadanie do stołu. Tego jednak po naszej stronie znów zabrakło. Jak śpiewał kiedyś Janusz Rewiński: prawica razem, ale nie tym razem. I nie jest tak, że Konfederacja jest święta. Dziś i dla niej będę bezlitosny. W trakcie wyborów milczałem, ale przewidywałem, tak jak wielu, czym może zakończyć się budowanie nowej formacji po prawej stronie barykady i to na 2-3 miesiące przed wyborami. Mam na myśli partię Polska jest jedna. I to nie żmudne, tak jak to zazwyczaj bywa,
Ale takie nagłe, nagłe powstanie partii w kilka miesięcy. Byłem i nadal jestem pełen obaw. Czego się obawiałem? Powtórki z roku 2005, gdy PiS, a niewielu z was przecież pamięta, widząc, że wzrasta poparcie Ligi Polskich Rodzin, zainicjował powstanie niewielkiej partyjki o nazwie Dom Ojczysty, która wyrosła nagle z podziemi. Zebrała podpisy ku zdumieniu wszystkich, wystartowała w wyborach, zdobyła 1%, sama nie dostała się do Sejmu, ale co zrobiła? Odebrała LPR-owi, który wtedy był szansą dla środowisk konserwatywnych, katolickich i narodowych, kilku posłów więcej. Po wyborach nagle ta partyjka zniknęła. Ktoś powie, ale jak to odebrała? Przecież ludzie sami decydują. Sami? Tylko tak wam się wydaje. Po pierwsze, wpływanie na decyzje polityczne elektoratu ideowego to jest potężny mechanizm, którym da się w dużej mierze sterować. Robi się to poprzez zazwyczaj szantaż emocjonalny. Można w ostatniej chwili na przykład zwołać do urn elektorat, który jeszcze rankiem nie miał w ogóle w planach iść do wyborów i leczył kaca. Tak było właśnie tym razem. Gdyby było inaczej, nie powstawałyby żadne strategie wyborcze. Gdyby ludziom do podjęcia decyzji potrzebny był tylko program wyborczy, to partie polityczne posługiwałyby się programami, a nie zatrudniały więcej spin doktorów niż profesorów ekonomii do jego napisania, prawda? No pomyślcie. Wybory w Polsce według ordynacji wyborczej są jakie? No, proporcjonalne. To oznacza, że musi być jakiś sposób dzielenia mandatów w parlamencie, prawda? Ten sposób nazywa się metodą Donta. Jak ona działa? Oto przykład. Jeżeli w okręgu A na partie, które przekroczyły próg wyborczy, oddano na przykład 1500 głosów, a do rozdzielenia jest 8 mandatów, na jeden mandat przypadałoby wówczas 187,5 głosa. W efekcie, gdyby na partię numer 1 oddano 720 głosów, na partię numer 2 oddano by 480 głosów, a na partię numer 3 oddano by 300 głosów, no to na przykład partii numer 1 należałoby się 3,84 mandatu. No tymczasem liczba mandatów, jak wiemy, musi być wyrażana liczbą całkowitą. Ale nie będziemy przecież cieli posłów, prawda, na ćwiartki. Gdy głosy są już więc oddane i zaliczone, rozpoczyna się dzielenie mandatów. I w systemie Donta mandaty rozdziela się, dzieląc wyniki uzyskane przez partię przez kolejne liczby naturalne. Z uzyskanej w ten sposób grupy ilorazów, bo iloraz jest przecież wynikiem dzielenia, wybiera się tyle najwyższych ilorazów, ile mandatów jest do rozdzielenia. I tu jest klucz sprawy i na tym polegają de facto wybory. Nie tylko na tym, że oddamy głos. Jest jeszcze ta proporcjonalność w Polsce według metody Donta. Tak samo rozlicza się wybory według metody Donta w Parlamencie Europejskim. Zacząłem przygotowywać wyliczenia dla Radomia, prosząc jednego z przyjaciół, który jest świetny w Excelu, ale ubiegła mnie jedna ekipa. Ekipa z nowego średniowiecza, która dokładnie przeliczyła, na podstawie danych, które już mamy w 100% pewne, co by było, gdyby wyborcy z naszego środowiska zdecydowali się oddać głos na kandydatów patriotycznych na listach Konfederacji. Oto przykład tylko z trzech okręgów, gdzie do Sejmu mogli wejść, a brakowało im tyle. Katoliccy posłowie, ludzie znani ze swoich poglądów w regionach, znani ze swoich skutecznych działań społecznych od lat. Zobaczcie. Okręg numer 17. Radom. Brak mandatów dla Konfederacji. Do uzyskania mandatu zabrakło jedynie 3143 głosy. Liczba głosów oddanych na Polska jest jedna, 5983. No i teraz zobaczcie, gdyby chociaż połowa elektoratu PJJ poparła Konfederację, ta zyskałaby jeden mandat. Objąłby go Rafał Foryś z Konfederacji Korony Polskiej, który równie dobrze, jeżeli chodzi o względy ideowe, mógłby startować z list Polska jest jedna. Rafał to jest katolik tradycyjny, lokalny działacz, który od lat pracuje społecznie na ziemi radomskiej. Znany z takich inicjatyw jak Rolnik Handluje, które promują bezpośrednią sprzedaż na linii producent rolny konsument. Rafał Foryś wszedłby do Sejmu kosztem Andrzeja Kosztowniaka z Prawa i Sprawiedliwości. Jaki jest wynik więc tego działania? Mamy więc w Sejmie kolejnego posła z PiS, nie mamy posła katolika z Konfederacji i nie mamy reprezentanta partii Polska jest jedna. Okręg 23. Rzeszów. Mandat uzyskał Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej. Do drugiego mandatu zabrakło 13410 głosów. Liczba głosów oddanych na Polska jest jedna, 16169. No i teraz, gdyby z tych 16169 wyborców katolickich PJJ
13410 poparło Konfederację, uzyskałaby ona drugi mandat w Rzeszowie. Objąłby go Tomasz Buczek z Ruchu Narodowego kosztem Jana Warzechy z Prawa i Sprawiedliwości. Kim jest Tomasz Buczek? Równie dobrze mógłby wystartować z partii Polska jest jedna. Tomek to katolik, znany działacz społeczny, organizował bardzo duże protesty rolnicze prowadzone pod hasłem Podkarpacka oszukana wieś. Znam go osobiście. Okręg 8. Lubuskie. Brak mandatów dla Konfederacji. Wielkie zaskoczenie. Do mandatu zabrakło jedynie 2211 głosów. Liczba głosów oddanych na Polska jest jedna? 5794. Krystian Kamiński równie dobrze mógłby iść z komitetu Polska jest jedna, bo wyraża identyczne jak nasze wspólne środowisko poglądy. Gdyby chociaż połowa elektoratu Polska jest jedna poparłaby Konfederację, zyskałaby ona jeden mandat. Objąłby go właśnie sprawdzony już w parlamencie były poseł Krystian Kamiński z Ruchu Narodowego kosztem, uwaga, Łukasza Mejzy z Partii Republikańskiej z listy Prawa i Sprawiedliwości. Krystiana Kamińskiego znacie, bo był już posłem, a ja znam go osobiście od 2003 roku. Jeżeli chcecie poznać obraz wyników i przeliczeń nowego średniowiecza z wszystkich okręgów, zamieszczę wam go w komentarzu. No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, panie Marku, co by to zmieniło? Gdyby weszli ludzie z Konfederacji, spadłoby PiSowi, który byłby słabszy, więc nie udałoby się zawiązać koalicji. To jest nieprawda. Nie słuchajcie takich rzeczy. Kiedy wejdziecie sobie w wyliczenia według wspomnianej metody, którą przygotowali chłopcy z nowego średniowiecza, zobaczycie, że wiele mandatów, dzięki pojawieniu się PJJ, a nie oddaniu głosu na Konfederację, zyskała Platforma Obywatelska. Między innymi działo się tak w Nowym Sączu. Zróbmy taki eksperyment myślowy. I proszę was o wyrozumiałość, żebyście otworzyli swoje głowy, szczególnie wyborcy Polska jest jedna. Załóżmy więc, że PJJ nie startuje. Oczywiście część wyborców zostałaby w domu. Ja jednak szacuję, że ze względu na katolicki charakter tego elektoratu byłaby to marginalna grupa, dlatego że katolik ma obowiązek brać odpowiedzialność społeczną. Pozostali zagłosowaliby więc z dużym prawdopodobieństwem albo na Konfederację, albo na Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że nie byłoby innego wyjścia. Jeżeli byłoby tak, że w każdym z okręgów wyborcy konserwatywni oddaliby głos na Konfederację zamiast na Polska jest jedna, nawet uwzględniając, jak mówię, tych, którzy odpadliby, ponieważ nie chcieli w takiej sytuacji brać udziału w wyborach, to Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 187 mandatów, Konfederacja 34, co daje wynik 221 posłów. Do zabezpieczenia kraju przed lewakami z Platformy i Lewicy zabrakłoby 10 posłów. Mogliby to być posłowie na przykład z PSL-u lub Klasyka. Zawsze coś by się tam z jednej czy drugiej partii podebrało. Tylko 10 posłów. Ta sytuacja sprawiłaby, że Prawo i Sprawiedliwość byłoby pilnowane przez Konfederację, PSL zadowoliłoby się stanowiskami. Tymczasem to nie my, konserwatyści, decydujemy o losach Polski przez najbliższe 4 lata, ale lewacy, którzy już mówią, że chcą resortu edukacji i zdrowia. Jak teraz wasze samopoczucie? Co mi daje mandat, aby mówić? Mówię o polityce nie dlatego, że tak mi się wydaje, ale dlatego, że jestem w centrum polityki od 23 lat. Widziałem ją od środka. Osobiście znałem Andrzeja Leppera, poznałem Jarosława Kaczyńskiego. Roman Giertych prawie 16 lat temu bawił się na moim weselu, a były to czasy, gdy jeszcze mu nie odbiło. Współtworzyłem Ligę Polskich Rodzin. Byłem przy tworzeniu się rządu PiS-LPR oraz PiS-LPR Samoobrona. Tworzyłem listy Ligi Polskich Rodzin w wielu okręgach. Byłem odpowiedzialny za kampanie wyborcze Ligi Polskich Rodzin w wielu okręgach. No i zobaczcie, jest już po wyborach, więc mam prawo rozliczać. Bo polityków, tak jak ich decyzje, trzeba rozliczać, aby czuli nad sobą bat elektoratu. I choćby oni mieli na twarzach najlepsze uśmiechy, najpiękniejsze uśmiechy, to powinniśmy mówić prawdę. No i teraz, jeżeli chodzi o dobrą wolę, nie zwracam się do widzów, którzy jej nie mają. Jest ich garstka. Ale zobaczcie, czy ktoś z was może mnie oskarżyć o to, że agituję za tym czy tamtym ugrupowaniem? Nie, bo odzywam się dopiero teraz, kiedy jest po wszystkim. Dlaczego mi zależy? Dlaczego mówię wprost? Tego, co tutaj chcę powiedzieć, nie kieruję do wyborców Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, ponieważ nie należą oni do grupy elektoratu, w którym prawdopodobnie znajdujemy się my wszyscy, ja i ty, wszyscy oglądający ten program. Traktuję nas jako jedno środowisko, chcące Polski tradycyjnej, szanujące swobody obywatelskie.
Jesteśmy przeciwni zabijaniu dzieci, chcemy prostych podatków, bezpieczeństwa na ulicach, żadnych masowych imigracji, sprzeciwiamy się dyktatowi Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak wiele nas łączy. Mówię to, bo po prostu mi na nas zależy. Zależy mi na silnej Polsce i na zgranym środowisku, a po prostu mam inną drogę dojścia do celu. A w mojej ocenie porozumienia nie da się osiągnąć bezmyślnym zacietrzewieniem. I mówię to do liderów zarówno Konfederacji, jak i Polska jest jedna. Konfederacja po prostu was nie doceniła. Moje motywacje są szczere. Po pierwsze, nie znajdą państwo żadnej mojej wypowiedzi na temat Polska jest jedna, której dokonałbym przed wyborami. Jestem więc wiarygodny. Nie brałem udziału w tej politycznej nawalance. Dlaczego tego nie zrobiłem? Ponieważ zarówno Polska jest jedna, jak i Konfederacja w pewnym stopniu gromadzą wokół siebie właśnie takich ludzi jak my. Nazwijmy to umownie środowiskiem konserwatywnym. Myślę, że ono nas świetnie określa. Nie uważam, żeby na listach Polska jest jedna znajdowali się kandydaci gorsi niż na listach Konfederacji. Wszędzie znajdą się jacyś ludzie, którzy uważają, że Ziemia jest płaska. Uznałem, że nie chcę mieszać się w wojnę środowiskową. Szanuję bowiem każdego z was. Przecież spotykamy się często na mszy świętej. I nie należę do żadnej partii. Mam natomiast poglądy polityczne jak każdy. Poglądy te oficjalnie wyrażam, od zawsze to robię, są moje indywidualne i nie są nacechowane szaleństwem zachwytu wobec tej czy innej opcji. Ja naprawdę mam za co ginąć i nie jest tym czymś żadna partia polityczna. Gdy pracowałem w Polskim Radiu, a przeżyłem tam zarządy Ligi Polskich Rodzin, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Samoobrony, Partii Regionów, Czarzastego i Platformy Obywatelskiej, za poglądy zdejmowano mnie z anteny. Gdy zapraszałem Leszka Żebrowskiego na dwugodzinne audycje o żołnierzach wyklętych, takie wieczorne audycje, następnego dnia okazywało się, że już nie ma dla mnie na antenie miejsca. Gdy przychodził Tadek Płużański i mówiliśmy o wyklętych kilkanaście lat temu, też nie było dla mnie miejsca. Zabierano mi możliwość mówienia. W mediach pracuje się najczęściej na kontrakcie lub wierszówce, więc jeżeli nie dadzą ci zarobić, to nie zarabiasz. I nie, wcale nie chodziło o to, jeżeli ktoś by teraz chciał się wyzłośliwiać, najwyraźniej, panie Marku, miał pan słaby warsztat. Nie, w tamtym czasie wiele moich reportaży i słuchowisk było nominowanych do międzynarodowych festiwali, co widzicie właśnie w tle. Poglądy więc mam, ale nienawidzę partyjniactwa i uważam, że jest ono rakiem całego narodu. Co nie oznacza, że czymś nagannym jest angażowanie się w politykę, ale od polityki są politycy. Najgorzej, kiedy partyjniactwo przechodzi na elektorat, na nas, na wyborców, kiedy przy stołach jesteśmy się w stanie pozabijać. To teraz już nie będziemy się zabijać ze względu na różnicę pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, bo ciotka jest za PiS-em, a wujek jest za Platformą, tylko będziemy się rżnąć i wywracać sobie sałatkę jak u Dołęgi Mostowicza, dlatego że ktoś jest od Piecha, a ktoś od Mencena? Albo od Bosaka? Naszym zadaniem jest wymagać i czuwać. Taka jest moja ocena sytuacji. Mam prawo to powiedzieć, czy nie? Jak rzekłem, swoje widziałem, gdy współtworzyłem całe lata temu Ligę Polskich Rodzin. Znałem Marka Kotlinowskiego i Zygmunta Wrzodaka, poznałem Gabriela Janowskiego i pana Łupuszańskiego. Znałem tych ludzi wszystkich. Ale spotkało mnie w tamtym czasie wiele zawodów. Działalność partyjna mnie nie interesuje i nie będę się różnił z ludźmi ze względu na partyjny fanatyzm. Dlatego partia polityczna, ta czy inna, to ostatnia rzecz, za którą dałbym sobie odciąć rękę. Bo wiecie co? Gdybym za Ligę dawał sobie odciąć rękę, to teraz bym nie miał ręki. Gdy w czasach wyborów prezydenckich uznałem stosowne poprzeć Andrzeja Dudę w drugiej turze w rywalizacji z Trzaskowskim, zrobiłem to, narażając się na utratę zaufania u części ludzi. Ale mało mnie to obchodziło i do dziś mnie mało to obchodzi, bo miałem w tym cel. Właśnie w tamtym czasie, o czym część z państwa może nie wie, prowadziliśmy walkę z bolszewickimi ustawami Prawa i Sprawiedliwości likwidującymi rolnictwo w kraju. Przedstawiałem stanowisko społeczne w Sejmie i Senacie. To między innymi na mnie były zarejestrowane 3 manifestacje rolnicze w Warszawie w czasie zakazu covidowego. Otrzymałem wówczas jako ich organizator blisko 50 tysięcy złotych kar, które na szczęście zostały zdjęte, bo były nielegalnie nałożone. Stoimy więc na stanowisku, że wydarzenie to, które teraz zawiązaliśmy, jest wysoce związane z sferą publiczną i jego odbycie nie mogło się odbyć inaczej, ponieważ sami politycy doprowadzili do sytuacji, w której informacja o tym spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Pana, w związku z tym, że jak odbyłeś jest...
Kampania oficjalnego poparcia prezydenta w drugiej turze według pałacu miała pozwolić na uzyskanie Andrzejowi Dudzie pomiędzy 0,8 a 1,2% i przyczynić się do zwycięstwa z Trzaskowskim. Nigdy wcześniej nie popierałem PiSu. Raz zagłosowałem na tę partię. Mieliśmy więc umowę. Wsparcie w zamian za zablokowanie piątki dla zwierząt oraz aprobatę prezydenta w działaniach Trybunału w walce o zakaz zabijania nienarodzonych dzieci. I tak się stało. Umowa została dotrzymana. Nie miałem też problemu z tym, aby radykalnie krytykować Andrzeja Dudę w sprawach wojny na Ukrainie, Wołynia i kretyńskich wypowiedzi o przyjaźni polsko-izraelskiej. A wiecie dlaczego? Bo nie jestem partyjniakiem. Natomiast to, co uznałem za stosowne podczas tych wyborów, to udzielić poparcia, i to na kilka godzin przed ciszą, nie partii, ale Krzysztofowi Bosakowi. Dlaczego? Bo znam gościa od 23 lat i wiem, jaką drogę przeszedł, i wiem, jakie ma poglądy, i w wielu miejscach się z nim zgadzam. I byłem na tradycyjnej mszy w Rycie Trydenckim podczas jego ślubu, bawiąc się na jego weselu. I powiem wam, że boli mnie, gdy ludzie bardzo często nie podpisujący się imieniem i nazwiskiem, ale mówiący o sobie jako elektorat PJJ, obraża mnie i wyszydza, bo uważam, że na to nie zasłużyłem. Trochę przeżyłem. W sprawy społeczne angażuję się od ponad 23 lat. Zawsze mówię wprost, nie ukrywam tego, co myślę. Cenię sobie wolność, bo wierzę, że Polska to wolność i tego uczę moich synów i tego będę uczył córkę. Sądzę więc, że to wszystko daje mi jakiś tam może mierny, ale jednak mandat, aby móc mówić. Chociaż są tacy, którzy uważają inaczej. Ale jak śpiewał Jan Pietrzak całe lata temu: a pan mi mówi, panie kontrolerze, dym z papierosa puszczając beztrosko, że ja niestety do tych nie należę, którzy powinni zajmować się Polską? To co powinno się robić, aby móc o Polsce mówić? Co jeszcze? Tak, mam żal i pretensje, stąd emocjonalny ton. Wszystko, co tutaj dziś usłyszycie, jest tylko i wyłącznie moją subiektywną oceną sytuacji. Przygotowując się do tego programu, starałem się jednak już ochłonąć i zachować obiektywizm w ocenie faktów. Poszedłem wczoraj na adorację, uspokoiłem się. A jeżeli w dyskusji na Facebooku czy na Twitterze kogokolwiek z was uraziłem, to serdecznie przepraszam. Nie było to moim zamiarem. Ale nie jest to też dyskusja o zakupach w mięsnym. To nie jest gadanie bab na bazarze. To jest opowieść o Polsce, czyli tym, co jest najważniejsze. Bo Polska, uwaga, zaskoczenie których, powinna być jedna. To co? Zaczynamy? Krajobraz po bitwie, czyli jak podchodzę do sprawy po ogłoszeniu wyników wyborów. Spośród prawie 22 milionów głosujących obywateli, 14 milionów głosowało za ugrupowaniami, które przez ostatnie 3 lata wspierały lub zgadzały się na następujące rzeczy. Doprowadzenie do przynajmniej 200 tysięcy ponadmiarowych zgonów. Sanitarny zamordyzm, lęk i panikę w społeczeństwie, nawet gdy było już wiadomo, że w całej tej sytuacji coś przestaje się kleić. Nie mogłem widzieć całymi miesiącami mojej nowo narodzonej córki, bo COVID. A ile osób nie widziało swoich umierających matek, bo COVID? Swoich umierających mężów i żon, bo COVID? Dzieci na oddziałach onkologicznych, bo COVID? Ludzie jednak na tych ludzi zagłosowali, prawda? Były też bankructwa dziesiątek tysięcy przedsiębiorców poprzez pozbawienie ich możliwości zarobkowania. Niektórzy, na których oddano przecież głos, głosili wręcz nazistowskie miejscami tezy o separowaniu, dyskryminowaniu i odbieraniu praw oraz wolności obywatelskich wynikających z konstytucji każdemu, kto nie zgadza się z ich wizją świata i stosowanymi metodami. Pamiętacie? Chcieli nas oznaczać, abyśmy nie mogli wejść do restauracji i kina. Pamiętacie aplikacje? 14 milionów ludzi w naszym kraju oddało głos na partie zamordystyczne i wcale im nie przeszkadzało, że ktoś z tych partii chciał nam zakładać niczym Żydom opaski na rękach, zaszczepiony lub nie. Tak. I my zamierzamy w tej sytuacji kłócić się między sobą, prawda? Ponad połowa obywateli Polski nie uznała więc tego wszystkiego za argumenty wystarczające, aby odesłać układ tam, gdzie w naszej ocenie jest jego miejsce. Ale nam niestety się nie udało. Układ nie tylko zwyciężył, ale przybierze jeszcze prawdopodobnie bardziej wyrazistą postać. Oskarżam Konfederację. Zapomniała ona o tym, że wybory wygrywa się w Końskich. Dlatego tak ważne są małe miasteczka, które odpuścili sobie liderzy Konfederacji ze względów partyjniackich.
Gdyby w Radomiu odbyło się spotkanie z liderami, można byłoby urwać te 3143 głosy, które zabrakły do osiągnięcia mandatu. Do Radomia nikt jednak się nie pofatygował. Dlaczego? To jest moje pytanie publiczne. Bo jakiemuś badaczowi wyszło, że mandatu tutaj nie będzie? Co okazało się przecież fatalną pomyłką. A może dlatego, że kandydat był jedynką od Brauna, co? Grzegorz Braun przyjechał więc na miejsce, spotkał się z garstką swoich sympatyków, poszedł na mszę świętą i pojechał. Ile było takich miast w Polsce? Możecie sobie pogratulować. Błędem była też rezygnacja z elektoratu radykalnego w swych przekonaniach, nazwijmy to sanitarnych. Stworzyła się przez to przestrzeń do powołania takiego politycznego bytu, planktonu, który zachęcił wyborców do rezygnacji z oddania głosu na Konfederację i nie przekonał tego, który zawiódł się na PiSie. Efekty tego działania widzimy właśnie w wynikach wyborów. Kolejny punkt. Za dużo piwa, za mało konkretów. Sam lubię piwo. Sławomir Mentzen wykonał gigantyczną pracę, ale należy mieć też umiar w podejmowanych działaniach. Epatowanie browarami, rozrzucanie tych pierdyliardów, głupia akcja z milionem za nagrania na Morawieckiego i latanie śmigłowcem skutecznie mogło zniechęcić ogół wyborców zastanawiających się nad Konfederacją. Hasło "tak trzeba żyć", a w tle loty helikopterem i pijaństwo co wieczór. Gdy ludzie ledwo wiążą koniec z końcem, wydaje się to być bardzo małe. Prawda? Chociaż pamiętajmy o tym, że Mentzen zdobył potężny wynik w Warszawie. Ponad 100 tysięcy głosów, więc nie jest też tak, że jego kampania nie była skuteczna. Pytanie, ilu ludzi zniechęcił. Kolejna rzecz to niedojrzałość polityczna Korwin-Mikkego oraz Sośnierza. Każde głupie słowo było natychmiast podłapywane przez nieprzychylne media i rozbudowywane do niebotycznych rozmiarów. Z durnego gadania przyszło wam teraz to, że ani nie pomogliście partii zebrać więcej głosów, ani sami nie weszliście do Sejmu, a sporo ludzi z popierania Konfederacji po prostu się wycofało. Między innymi elektorat Polska jest jedna. Warto było? Bo Korwin. Pojawia się taki argument. Nie głosowałem na Konfederację, bo Korwin. Ale ludzie głosowali na Konfederację, jednak nie na Korwina. Przecież można było zastosować taką metodę. Wyborcy za brak jego rozsądku gorąco mu podziękowali, no i posłem z ramienia tej partii została Karina Bosak. Prawnik, matka, katoliczka, antyaborcjonistka, antyfeministka, przeciwniczka sanitaryzmu. Młoda, wykształcona kobieta. I co, nie głosowaliście na nią, bo Korwin? Przecież to jest kretynizm. Korwina nie ma. Idzie na emeryturę. A porządna dziewczyna została posłem. A że jest żoną Krzysztofa Bosaka? No to co? Ma stać przy garach, bo mąż jest politykiem? Karina jest wolnym człowiekiem. Miała prawo kandydować i zostać reprezentantką narodu i naród zadecydował, że nim została. Karinko, gratuluję. Zawiódł mnie Janusz Korwin-Mikke. Kilka razy w swoim życiu, dawno temu, zarówno ja, jak i moja małżonka oddawaliśmy swój głos na pana Janusza. No ale okazał się nie być mężem stanu, lecz zwykłym publicystą. Docierało do mnie wszystko, co mówił. Zgadzałem się często w 80%. Bardzo uogólniał, licząc na intelekt odbiorców. No ale jest powiedziane, nie mierz innych swoją miarą. Gdyby był prawdziwym politykiem, odpuściłby tę swoją demagogię i miałby szansę zostać nestorem całego ruchu, na co zasługuje przecież swoją bezkompromisową postawą, z którą, jak rzekłem, nie zawsze się zgadzam. Ale zamiast doradzać, być nestorem ruchu, świecić niczym brylant na diademie, być mężem opatrznościowym, postanowił... Szkoda gadać. Tak czy inaczej, dziękuję panu za walkę o Polskę. Miesiące internowań, błyskotliwość, podnoszenie na duchu, gdy trzeba było podnosić, szachy, brydża. Ale panie Januszu, czas po prostu odpocząć. Czy nie było na kogo głosować? W komentarzach czasem pojawia się taki argument, który w ocenie wyrażających ma zamknąć dyskusję. Dobrze, że pojawiła się Polska jest jedna, bo inaczej zostałabym w domu. No i co? Mamy przyklaskiwać takiej metodzie brania odpowiedzialności przez wspólnotę? To jest katolicka postawa? Przecież jako ludzie naprawdę interesujący się krajem, kochający Polskę, czy to z PJJ, czy z Konfederacji, tym różnimy się od platformerskich lemingów, że nie trzeba nas zachęcać do brania odpowiedzialności za własny kraj. Nie trzeba nas przekonywać. Czy w Konfederacji, która pomimo swoich błędów, różnic w poglądach pomiędzy ludźmi ją tworzącymi, nie znalazł się naprawdę na waszych listach nikt, kto spełniałby wasze oczekiwania? Można było przecież głosować na narodowców, liberałów, gospodarczych, katolików. Każdy z nich zdał egzamin podczas sanitarnego zamordyzmu. Przecież widzieliśmy to w Sejmie.
Mam czyste sumienie. Po wyborach słyszałem to wielokrotnie. A ja stawiam pytanie. Bo od stawiania pytań stajemy się lepsi. Co Polska ma z tego twojego, jak to nazywasz, czystego sumienia? I czy jest ono naprawdę czyste? Zastanówmy się, ale proszę, zostawmy animozję. Zróbmy to obiektywnie. Czy idziemy do wyborów po to, aby czuć się dobrze? Czy aby tak skalkulować swoją decyzję, aby była ona pożyteczną z punktu widzenia kraju, w którym mieszkamy? Ale co najważniejsze, w kraju, za który bierzemy odpowiedzialność, wiedząc, że liczy się każdy głos. W moim odczuciu o to właśnie chodzi w miłości do ojczyzny, aby kiedy trzeba, gdy sytuacja tego wymaga, łamać samego siebie i poświęcać swoje na rzecz wspólnego. Możemy nie zgadzać się w tej lub innej sprawie, ale jeżeli więcej nas łączy niż dzieli, to w sytuacji arcyniebezpieczeństwa, które chyba właśnie zdaje się nadeszło, należy rezygnować z własnych ambicji. I mówię tutaj do polityków tworzących PJJ i Konfederację. Bo jako wyborcy mamy prawo od was oczekiwać. Inna sprawa, że liderzy Konfederacji pomimo ogromnej kampanii dyskredytującej, prowadzonej przecież przez całe lata, osiągali, no i chyba osiągnęli sukces. Marsz Niepodległości. Kto go wymyślił? Kto to zrobił? No przecież Ruch Narodowy. Liberałowie gospodarczy. Czego musieli się wyrzec, ile batów zebrali w swoim środowisku, by podjąć decyzję, że pójdą z Grzegorzem Braunem. Przecież to nie było łatwe. Grzegorz Braun i korona. Bardzo mi bliska ze względu na manifestowanie katolicyzmu. Chociaż sam, jak rzekłem, a część z was pewnie wie, jestem narodowcem. Jak wielką pokorą i politycznym zmysłem się wykazał, że zgodził się bez słowa stanąć w cieniu podczas kampanii ogólnopolskiej. Jest pan potężnym graczem, panie Braun. Czego się nie spodziewałem. I niech pan wie, że znam wewnętrzne wyniki badań fokusowych, które prowadziliście u siebie w partii na wewnętrzny użytek i wiem, jak bardzo były one przychylne pańskiej formacji. Mimo to schował pan honor do kieszeni. Ludzie tego nie wiedzą, więc gadają. Ja wiem, więc mówię. Grzegorz Braun. Zarzuca mu się, że nie eksponował katolickiego stanowiska dobitnie podczas kampanii ogólnopolskiej. A podobało wam się wtedy, gdy w Sejmie walczył z zamordyzmem sanitarnym? Gdy jeździł na interwencje poselskie? Gdy odwiedzał tych wszystkich ciemiężonych przedsiębiorców, gdy szedł na czele manifestacji? Konfederacja przeliczyła głosy. Wyszło jej, że potrzebuje do sukcesu wyborców katolickich, narodowych i wolnościowych, ale nadal było to za mało, więc jak widać z prowadzonych działań, zaczęli delikatnie uchylać drzwi, aby przekonać elektorat inny, bardziej gospodarczy, odkładający sprawy ideowe na dalszy plan. Moim zdaniem jest to roztropne. Tak się bowiem buduje realną siłę i nie jest to jakaś zdrada naszych poglądów. I nie ja to też wymyśliłem, ale to jest sztuka nazywana właśnie ku zaskoczeniu niektórych polityką. Pan Braun prawdopodobnie widział i rozeznał to dobrze, że jego nadmierna ekspozycja, no przecież część wyborców uważa go za jakiegoś kosmitę, może zaprzepaścić plany zwiększenia skali wyborców. Poszedł więc w cień i wykonywał żmudną pracę w terenie. Jest nieskuteczny? Dostał z partii 6 jedynek, wprowadził 4 posłów. A gdyby nie Polska jest jedna, w Radomiu i Rzeszowie, w mojej ocenie, no i matematyce, co już wykazałem, na liczbach przecież, wprowadziłby 6 katolickich kandydatów, czyli osiągnąłby 100% skuteczność. Jeżeli jest to porażka, to pokażcie mi w takim razie zwycięstwo. Albo kolejny zarzut. A co teraz taki Braun może? Co może? Otóż może wszystko. Konfederacja ma 18 posłów i dzięki temu może założyć już nie koło poselskie, ale klub. Co daje klub? Możliwość zgłaszania projektów ustaw, zasiadanie w prezydium Sejmu i prawo, według tradycji parlamentarnej, do własnego wicemarszałka. Czy widziałbym takim wicemarszałkiem Grzegorza Brauna rozpoczynający posiedzenie od szczęść Boże? Widziałbym. I na pewno z tego powodu chociażby warto. A jakby liberałowie, powiedzmy sobie w Konfederacji, zechcieliby na przykład zagłosować za aborcją, no to Braun może teraz zagrozić wyjściem z klubu Konfederacji, który wówczas przestanie być klubem. To jest matematyka, bo żeby założyć klub poselski potrzebnych jest 15 posłów. Bez Brauna w Konfederacji będzie ich 14. Stracą więc wicemarszałka, resztę benefitów i sam klub. No przecież to jest sukces. Ma więc pan Braun realny wpływ na katolicki przekaz w klubie, czy go nie ma? Ma, ale tego zacietrzewieni ludzie, jacyś ideolodzy wam nie powiedzą. Uderzyć można pięścią, a pięść ma, uwaga, 1, 2, 3, 4, 5. Palców. Mniejsze, większe, każdy palec posiada swoją funkcję, ale ważne, żeby tę pięść zacisnąć. No i teraz, dzięki temu cholernemu podziałowi i zabawie w politykę i własne wyobrażenia świata, zamiast zaciśniętej pięści mamy otwartą rękę. Uderzyć niby można,
ale łatwo również połamać palce. Jeden palec natomiast jest dobry do podłubania w nosie. I proszę mi wybaczyć, ale pan Piech, zanim osiągnie polityczny poziom Brauna, Bosaka czy nawet Mentzena, musi jeszcze się sporo, sporo nauczyć. Pycha kroczy przed upadkiem. Miał pan okazję się uczyć. Wybrał pan jednak przegraną, osłabiając reprezentację środowiska konserwatywnego i jedynej antysystemowej alternatywy realnej. No proszę mnie przekonać, że jest inaczej. I w ogóle kim pan jest, panie Piech? Skąd pan się wziął? Nawet jeżeli z tamtymi ludźmi się nie zgadzam, bo z wieloma się nie zgadzam, to przecież znamy ich społeczną działalność z mediów od lat. A pan nagle powstaje, prezydent Siemianowic Śląskich, i zdobywa podpisy we wszystkich okręgach, rejestruje listy w całym kraju. Zbierałem podpisy przez kilkanaście lat. To nie jest hop. To są ogromne, potężne konstrukcje, żeby to zrobić, zorganizować ludzi, zebrać, żeby nie odrzucono. A panu się udało. Mnie to po prostu zastanawia i dziwi mnie, że w środowisku, które bardzo często dopatruje się różnego rodzaju spisków, tutaj nagle wszyscy są wolni od spisku. Jak się udało panu zebrać te podpisy? Niech pan powie, co pan zrobił za Tuska, bo ja nie wiem, co pan robił za rządów Tuska. Co robił pan 4 lata temu za Kaczyńskiego, bo ja tego nie wiem, ale proszę mi uwierzyć, że się dowiem. I nie jestem panu nieżyczliwy, ale po prostu lubię konkrety. Mógł pan na przykład odpuścić, znając przecież metodę Donta i wiedząc, jak rozumiem, jako polityk, że wybory w Polsce są proporcjonalne, prawda? Mógł pan odpuścić i zacząć szlifować swoją partię, swoją działalność na poziomie samorządowym, wystawić listy w samorządzie, pokazać wyborcom, że jest pan godny zaufania. A czy po tym wszystkim zakłada pan dogadanie się z Konfederacją, aby pójść jak jedna pięść? Niech pan powie, czy wykonał pan telefon do któregoś z liderów. Jestem ciekaw. Myślę, że wyborcy również. Nowa partia. To co, panie Marku, nie może już powstać żadna nowa partia? Zapytała na Twitterze jedna z internautek. Odpowiadam. Oczywiście, że może. Ale przecież w walce o Polskę, której byśmy chcieli, której pragniemy, nie chodzi o to, aby wygrywała ta czy inna organizacja partyjna, ale żeby w nowej rzeczywistości ochronić nasz kraj przed ideologiami, planami, pomysłami, które go zniszczą. Przez podział, który nastąpił, a chyba go wykazałem matematycznie na samym początku audycji, ta szansa została po prostu zaprzepaszczona. Pragmatyzm i realna ocena sytuacji. Konfederacja w mojej ocenie całe lata temu podjęła wielki trud zjednoczenia środowiska, które wydawało się nie do połączenia. Ludzie ci wykonali niesamowitą woltę i tyralierą szli po władzę. Znaleźli się w tym środowisku narodowcy, ludzie, którzy jako główny element działalności politycznej stawiali katolicką naukę społeczną, no oraz gospodarczy liberałowie, którzy ideologicznie być może czasami są od nas bardziej oddaleni. Coś, co wydawało się nie do pogodzenia, stało się faktem. Pytam, gdzie zawiedli? Słyszę w odpowiedzi, bo Korwin i opowiadanie przez niego na starość głupot, bo Mentzen i piwo, bo Sośnierz i jedzenie psów, bo Wippler jest za aborcją. Korwin i Sośnierz się nie dostali, prawda? Mentzen, liberał gospodarczy, wielokrotnie wypowiadał się przeciwko aborcji w ogólnopolskich mediach i to w ogóle, bez żadnego kompromisu. A Wippler, nawet jeżeli Przemek Wippler jest za aborcją, czego w ogóle nie rozumiem i w co w zasadzie nie wierzę nawet, to jak przekazałem, ma Brauna, który na takie diktum powie nie. A w PJ same gwiazdy? Może przejadę się z kamerą po radomskich kandydatach i sobie pogadamy o życiu, a ja państwu to przedstawię w formie faktów i nagrań, co? Ale my chcemy mieć własną partię. No dobrze, ale czy zdajesz sobie sprawę z wagi tej decyzji? Gdyby nie było żadnej partii antysystemowej, to rozumiem, sam bym się przyłączył. Chcesz partii, to buduj, ale weź też odpowiedzialność za wszystko, co wydarzy się w wyniku podjętych przez ciebie decyzji. I jeżeli ktoś, na przykład taki mały człowieczek jak ja, chce skrytykować, to chyba mam prawo, prawda? Jako naród w ogóle mamy obowiązek rozliczać i wymagać. Politycy gadają. Liderzy Konfederacji mówili, panie Marku, że nie wejdą w żadną koalicję z partiami betonu. Wiele osób z naszego środowiska miało właśnie o to pretensje, ale pamiętajcie, że w polityce nigdy nie mówi się nigdy. I nawet gdy ktoś mówi, że coś nigdy nie nastąpi, to nigdy w to nie wierz, bo w polityce nigdy nie mówi się nigdy. Nawet wtedy, gdy mówi się nigdy. Taka już jest polityka. To nie dlatego, że jest to sztuka kłamania, ale dlatego, że w braniu odpowiedzialności politycznej należy mieć na względzie tylko i wyłącznie dobro Polski, a nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego. W jaki układ wejść, żeby na przykład zablokować aborcję i tylko po to byłoby warto. Po nic innego. Jeżeli to dobro wymagałoby więc złożenia ofiary z samego siebie, nawet ze swojego honoru, to gra jest warta świeczki.
Żydzi, masoni i reszta. Nie ma, nie było i nie będzie na świecie partii politycznej, która spełni oczekiwania wszystkich. No nie ma. Tak samo jak nie znajdziecie w moich programach tez, z którymi będą zgadzali się wszyscy widzowie. Jest to po prostu matematycznie niemożliwe. Jedna pani napisała, już nie będę pana subskrybowała, ponieważ wyraził się pan źle o PJJ. Ale w 99% się zgadzamy, prawda? No i co, na tej podstawie podjęła pani decyzję, że zrezygnuje z obserwowania moich filmów? A może nie, może mam po prostu czytać komentarze i dostosowywać je do każdego z osobna? Nie, ja wybieram szczerość, dlatego że państwa szanuję. Kolejna pani napisała wczoraj, panie Marku, szanuję, ale za to, że jest pan zwolennikiem kary śmierci, unlike. Przykre, no ale też zaściankowe i prymitywne. Cóż poradzę? Mam dogadzać każdemu widzowi, czy mówić, co czuję, co sądzę, licząc na zrozumienie i refleksję? My tutaj z zespołem kanału Marek Miśko Czuwaj nie budujemy partyjnej propagandy, ale tworzymy przestrzeń dyskusji w nadziei na coś lepszego. Gdybyśmy wszyscy byli identyczni, myśleli tak samo, nie różnilibyśmy się w sprawach drobnych, mieli dokładnie takie same spostrzeżenia, bylibyśmy smutnymi ludźmi. A Polska w ogóle by nie szła do przodu. Dlatego zawsze będę was zachęcał, abyście byli krytyczni względem tego wszystkiego, co tutaj mówię. Abyście wyciągali wnioski z każdego zdania. Sprawdzali i weryfikowali. Sam będę starał podawać się źródła. Abyście mieli samodzielne myślenie. Nie jest moją misją was nastawiać, ale tworzyć przestrzeń do zderzania poglądów, prądów i idei. Abyście wiedzieli, że jest takie miejsce w internecie, gdzie ktoś traktuje was poważnie. Ja was traktuję poważnie. Dlatego zawsze będę mówił, co uważam. A gdy popełnię błąd, to przeproszę. Konfederacja. Czy przegrała? W moim odczuciu nie. Ale Mentzen jest niezadowolony, ktoś mówi. Pan Mentzen, w mojej ocenie, to musi się jeszcze bardzo dużo nauczyć. Przede wszystkim pokory i zrozumienia, czym jest polityka. Tymczasem, co też trzeba mu oddać, pomimo nagonki i ataków, całego w ogóle też pojawienia się PJJ, podwoiła się liczba posłów Konfederacji. Konfederacja nie będzie, jak rzekłem, już kołem, ale będzie klubem z pełnymi prawami. 18 posłów może być języczkiem uwagi w wielu głosowaniach. No i sama Konfederacja, pomimo ogromnej frekwencji, zwiększyła też swój elektorat o ponad ćwierć miliona. Ćwierć miliona wyborców. To wygrała czy przegrała? Ktoś mówi, ale panie Marku, przecież mówili, że będzie miała 14 i 15, to chyba straciła. Nie, tak to nie działa. Tak to nie działa. Działa to w zupełnie inny sposób. To jest zwykła rywalizacja polityczna. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zobaczyło, że Konfederacji wzrasta, na przykład do 8, 9 czy 10, bo partie polityczne bazują tylko na wewnętrznych badaniach, natychmiast zrobili balon. Napompowali organizację sztucznie. No i zaprzyjaźnione media zaczęły mówić, że Konfederacja ma 14%. A de facto nie miała. Konfederacja, a wiem to osobiście, nigdy nie miała takich badań, aby wykazać, że ma 14%. No ale co, Konfederacja miała nagle stanąć i tłumaczyć ludziom, na czym polega dmuchanie, prawda, balonika? Nie, więc milczeli, specjalnie tego nie komunikowali i próbowali ugrać ten kapitał polityczny na tej właśnie narracji. No i działa to w ten sposób, odpowiadam pewnej pani, która zadała to pytanie, że przeciwna partia polityczna, która ma wpływ na media, pompuje sztucznie elektorat takiej partii, jaką jest Konfederacja, a następnie powoli spuszcza z tego powietrze i wykazuje w kolejnych miesiącach, patrzcie, mieli 14, a spada. A to wszystko to jest jedna wielka mistyfikacja. Tak po prostu działa polityka. Więc Konfederacja nigdy nie miała 14. Być może nawet 10. Dobre chęci, a realna polityka. Szefie, ja chciałem dobrze. Wszyscy chcieliśmy dobrze. Myślicie, że człowiek z tego obrazka chciał źle? A może ten chciał źle? Chcieliśmy dobrze, tylko efekty są właśnie takie, jakie są. Polska miała być jedna, a podzieliło się środowisko na kolejne atomy. Będę bacznie przyglądał się teraz jednym i drugim. Czy PJJ nagle nie przestanie działać i czy Konfederacja będzie pilnować naszych konserwatywnych interesów w parlamencie? Pamiętajcie, że polityk łaski nam nie robi i ma obowiązek przewidywać takie rzeczy, a my mamy prawo rozliczać polityków z ich działań, a przede wszystkim efektów. Ja też mam prawo, bo nie należę do żadnej partii, nie budowałem żadnej z nich, która startowała teraz do wyborów. I mam prawo się wypowiadać z punktu widzenia obiektywnego, chociaż też zakładam, że mogę się mylić, ale w tym przypadku nie sądzę.
Mówienie o tym, że nie zagłosuję na Konfederację, bo jest tam Janusz Korwin-Mikke, który na starość gada głupoty, albo Dobromir Sośnierz, jest dla mnie tym samym, co krytyka Romana Dmowskiego na początku XX wieku, który zasiadał w Dumie Rosyjskiej jako poseł z Polski. Oczywiście winę, jak powiedziałem, ponosi też sama Konfederacja i też to zaznaczyłem. Niektórzy mówią, gdyby katolicy głosowali na PJJ, to byłoby inaczej. No, gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. No, pewnie, żeby było inaczej. Ale to nadal sfera wyobrażeń, a nie realnej polityki, bo PJJ nigdy nie miałoby szansy otrzymać żadnego miejsca w parlamencie. Bo matematycznie jest to niemożliwe. Mówmy o rzeczach realnych, a nie o naszych wyobrażeniach. Za wyobrażenia nie damy dzieciom jeść. Ja też mogę mieć wyobrażenia o swoim życiu, o swojej rodzinie. Ale liczą się fakty. Tego właśnie uczy nas matematyka, a nie nasze wydumane, nawet najpiękniejsze wizje świata. To nie one stanowią o dalszych losach ojczyzny. Odpowiedzialność. Czy głosowanie to przywilej? Tak, jak najbardziej. Ale czy za tym przywilejem idzie coś jeszcze? Oczywiście. To coś zwykliśmy nazywać odpowiedzialnością. A o co chodzi w wyborach? O spełnienie obowiązku? To, na kogo każdy z nas oddaje swój głos, jest jego prywatną sprawą, to prawda. Ale przecież my jesteśmy jednym środowiskiem. Środowiskiem ludzi związanych z tradycją, z Kościołem, starymi, sprawdzonymi zasadami. Dlaczego mamy nie być więc wobec siebie szczerzy i krytyczni? Dlaczego mamy od siebie nie wymagać? Nie agitowałem partyjniacko przez całą kampanię za Konfederacją, ponieważ nie tak odczytuję tutaj swoją rolę. Nie zamierzam jednak też milknąć, motywowane jakimś czystym pragmatyzmem i nie odnosić się do spraw istotnych, ponieważ ktoś może poczuć się urażony i zrezygnuje ze wspierania naszego projektu lub zrezygnuje z jego subskrypcji. Bardzo mi przykro, ale zdania nie zmienię. Starałem się wyłożyć sprawy jasno w sposób najbardziej łagodny, merytoryczny, jak tylko potrafię. Nie jest moim celem, aby ktokolwiek z Was poczuł się urażony. Ale według mnie tak właśnie wygląda sytuacja, na którą wszyscy, niestety, ciężko zapracowaliśmy. Do zobaczenia w sobotę i w niedzielę w naszych programach na kanale Marek Miśko Czuwaj po godzinie 19. Marek Miśko, czuwaj! Pchamy ten wózek i dopchać do 30 tysięcy nie możemy, ale myślę, że już po tym programie uda się osiągnąć tę magiczną barierę, a potem 40, 80 i 100. Bardzo Wam dziękuję za wpłaty, których dokonujecie, aby projekt mógł powstawać, abyśmy mogli po prostu te materiały produkować. To wszystko wymaga czasu, poświęcenia, zapłaceniu ekipie i realizacji. Dlatego to Wy i Wasze wpłaty są tutaj najcenniejsze, a nie moja paplanina. Dziękuję też za przychylne komentarze, bo bardzo wspierają mnie one na duchu. Jak pomóc, możecie zobaczyć w pierwszym podpiętym linku pod tym filmem oraz w opisie tego filmu. Marek Miśko, czuwaj!